Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dziś ze mną JJ-ka. Ale masz piękną koszulkę. Ciekawe, kto na niej jest. Moi kochani, dzisiaj razem z JJ-ką będziemy odgadywali zadymiarze po odgłosie ich Ultimate Ataku. Ultimate Ataku? Ultimate Ataku. Ostatni tego typu odcinek pojawił się na kanale... Ultimate Ataku. Ostatni tego typu odcinek pojawił się na kanale JJ-ki, gdzie odgadywaliśmy po odgłosie ich ataku, a dzisiaj u mnie jest poziom wyżej. Jestem mega ciekawy, czy pamiętasz w ogóle zadymiarzy Ultimate Atak, jakikolwiek. Ja już się tłumaczyłam w ostatnim odcinku, nie odgadłam aż 12 zadymiarzy i tłumaczyłam, że ja nigdy nie gram z dźwiękiem, więc dlatego jestem w to gorsza. A Krystian cały czas gra z dźwiękiem na fulla, więc... Nie na fulla, tylko po cichutku. Dobra, dobra. No ale podejrzewam, że dzisiejszy odcinek będzie nieco trudniejszy. Więc dzisiaj sobie sprawdzimy, kto z nas lepiej zna naszą ulubioną grę. Tak jest, moi drodzy, i wy oczywiście możecie bawić się razem z nami, także koniecznie piszcie w komentarzach, ilu zadymiarzy udało wam się odgadnąć i jaki zadymiarz sprawił wam największą trudność. Możecie mi kibicować, ponieważ ja naprawdę nie jestem przygotowana do tego odcinka. No dobra, to kibicujcie JJ-ce, ona jest u mnie gościem, rozumiecie? A do dzisiejszej zabawy, moi drodzy, będziemy potrzebowali super słuchaweczek. A są to, moi drodzy, słuchawki SteelSeries Arctis One Wireless. I są to słuchawki, które testowaliśmy już u mnie na odcinku, bardzo fajnie nam się sprawdziły, więc w dzisiejszym odcinku również będziemy z nich korzystać. Tylko że widzowie Farela jeszcze nie wiedzą, co to są za słuchawki, jakie mają zalety i tak dalej, więc na szybciutko wam o nich opowiemy. I uwaga, uwaga, można je dzisiaj wygrać. Tak jest. W poprzednim odcinku można było wygrać je u mnie, a teraz możecie je wygrać drugą parę u Farela. A jeżeli chcielibyście wygrać takie właśnie słuchaweczki, no to jedyne co musicie zrobić, to wpisać kod Fara do sklepu albo po prostu kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu i to jest taka szybsza droga do wpisania kodu, bo nie musicie tego robić manualnie, wystarczy, że klikniecie w link i potwierdzicie, że macie już zainstalowane Brawl Stars, kod wam się wpisze sam do sklepiku. No i w sekcji komentarzy niech napiszą, co mogą napisać. Nie wiem, u mnie zawsze standardowo biorę udział w konkursie. To u mnie napiszcie, jaki macie rozmiar buta, o. Wystarczy. Okej, okay. A więc za was wszystkich bardzo mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że wszyscy już wzięli udział. A teraz kilka słów o słuchaweczkach. Tak wyglądają, moi kochani, słuchaweczki. Są one lekkie, uniwersalne, bezprzewodowe, model Arctis One Wireless. I powiem wam teraz taki fun fact. Od początku mojego kanału nie miałem innych słuchawek niż od firmy SteelSeries. I powiem wam, że no, to coś musi znaczyć. Są bardzo fajne, a teraz nieco więcej na temat słuchaweczek. Wyposażono je w uniwersalne i powszechnie stosowane złącze mini jack 3,5 mm, dzięki czemu można je podłączyć do wielu różnych urządzeń, bez konieczności stosowania przejściówek. Wracając jeszcze do tego, że te słuchawki są bezprzewodowe, można je podłączyć do konsoli, do komputera, do Nintendo Switcha, do telefonu, no to do zestawu zostaje dołączone takie małe cudo. To jest taki kompaktowy nadajnik USB typu C, dzięki któremu, jeżeli go podłączymy na przykład do telefonu, możemy sobie słuchać bezprzewodowo muzyki. Tak samo na przykład słuchać dźwięków z gry podczas grania na przykład konsoli Nintendo Switch. Oprócz tego zostały wyposażone w przewód USB oraz USB typu C. Dzięki czemu są kompatybilne z wieloma platformami. Sama bateria w słuchawkach trzyma ponad 20 godzin, więc moim zdaniem jest to i tak imponująco długi czas użytkowania. Bez problemu możemy wziąć je ze sobą w podróż, do pracy, tak naprawdę gdziekolwiek i nie musimy martwić się, że zaraz się rozładują. Poza tym bez problemu możemy je ładować na przykład przy pomocy Energy Banka. Oczywiście mamy możliwość regulacji dźwięku w słuchawkach. A jeżeli chodzi o samą wygodę użytkowania, no to możemy tutaj wymienić same zalety. Ten model to sprawdzona przez graczy i najpopularniejsza konstrukcja. Nauszniki mają idealny rozmiar oraz miękkie wykończenie, dzięki czemu przez cały czas użytkowania słuchawek nie czujemy dyskomfortu i spokojnie możemy korzystać z nich godzinami. Ostatnią rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest bardzo dobrej jakości mikrofon na pałąku. Idealnie sprawdzi się dla graczy, którzy komunikują się między sobą podczas rozgrywek. Możecie być pewni, że każdy wasz komentarz zostanie zarejestrowany bez żadnych szumów i zakłóceń. Jak dobrze wiecie, my z JJ-ką spędzamy masę godzin przy komputerach, czy to nagrywając, dawać odcinki, czy to montując, czy streamując, więc stawiamy na jakość, tak? I wygodę. I wygodę przede wszystkim, więc jeżeli ktoś z was no, wybierze te słuchaweczki, no to uwierzcie mi, że nie będzie żałował. Link oczywiście do promocji słuchawek macie w pierwszym linku w opisie tego filmu. Zapoznajcie się z całą specyfikacją słuchaweczek. Mam nadzieję, że ten produkt was zainteresuje. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeden z was może wygrać takie słuchawki, także wpisujcie kod Farel, bierzcie udział w konkursie, my za was trzymamy kciuki, a teraz wy trzymajcie kciuki za nas. Tak jest. W sumie to za mnie bardziej, bo ja naprawdę dzisiaj czuję się, jestem underdogiem totalnym. No dobra, zobaczymy jak nam pójdzie. Let's go! Lecimy. I uwaga, moi drodzy, zaczynamy. Za chwilę będę odgadywała zadymiarze po ich odgłosie super ataku. Podejrzewam, że to będzie 10 razy trudniejsze niż po ataku, no bo jednak super ataku używamy
mniej niż ataku, a ja już w poprzednim odcinku zlamiłam i poszło mi najgorzej na świecie, więc mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej, chociaż wiem, że będzie ciężko. Trzymajcie za mnie kciuki, naprawdę trzymajcie kciuki. Lecimy z pierwszym zadymiarzem. Uwaga! Okej, moi drodzy, zaczynamy! Mamy start! Run away, think of your future. To trochę brzmi jak... Just a regular day at the office. Nie wiem, mam dylemat, czy to jest ośmiobitowiec, czy to jest Rico. Ale to jest raczej Rico, bardziej mi się to kojarzy z Rico. Tak jest, moi drodzy, to jest Rico, udało mi się, pierwszy zadymiarz odgadnięty, także oklaski, łapki w górę dla JJ-ki, poproszę. Lecimy z kolejnym zadymiarzem. Nie jest źle. To mi trochę przypomina Gina czy Tarę? Albo Jean, albo Tara. Ale nie, to jest chyba Tara. Dobra. Tak jest, moi drodzy, to jest Tara. Drugi zadymiarz odgadnięty. To niemożliwe rzeczy się tu dzieją, naprawdę. Snow! Okej, Snow, od razu słychać, że to jest Gale, no bo Gale, jego super atak polega na tym, że on tym swoim śniegiem rzuca. Udało się, moi drodzy, udało się. Nice. Lecimy dalej. To jest chyba Nita, no bo słuchajcie, i ten psychopatyczny dźwięk Nity, bo ona śmieje się jak psychopatka, ja się kiedyś z Krystianem z tego śmiałam właśnie. I słuchajcie niedźwiedzia, więc to może być Nita. Tak jest! To jest Nita, słuchajcie! Ja nie wierzę, idzie mi lepiej niż ostatnio. Ale dobra, ja się nie cieszę, bo zawsze tak jest, że na początku się cieszę, a zaraz po prostu wszystko przegrywam. Bubble Trouble. To jest Bee, no bo Bee rzuca swoją gumą balonową, tak? Znaczy taką piłką z gumy balonowej, więc Bubble Trouble, no to idealnie pasuje do Bibi. Ej, tutaj jest o wiele łatwiej niż właśnie w ataku, bo w super ataku oni właśnie się jeszcze odzywają i wtedy słychać ich odgłos i to jest 100 razy lepsze, więc ja coś czuję, że dzisiaj będzie git. Be free, be like me, be like B. To jest B, oczywiście, że to jest B. To jest mój chyba ulubiony dźwięk z Brawl Stars. Be free, be like me. To będzie ona, na 100%. I że ja jeszcze nie mam ani jednej skuchy? Nie, no ja nie mam pytań po prostu, a wy we mnie chyba nie wierzyliście. Ja w siebie też nie wierzyłam, także luz. Lecimy dalej. Free energy! No to jest max, jak energia, no to jest max na 100%. Chyba. Taaaak! Ale fajnie! Jak to fajnie jest nie lamić w odcinku, naprawdę, mówię wam. Dajcie znać, czy wy do tej pory już kogoś skusiliście. Czy tak samo wam dobrze... Jak... No to jest Jean! To jest Jean i poznaję go dlatego, że Jean kiedyś był moim ulubionym zadymiarzem i śmiałam się z tego, że on mówi coś, ale nie wiadomo co on gada, jak taki trochę psychopata. Ale to jest Jean. Tak jest, to jest Jean. Ile jeszcze zadymiarzy zostało? Ja już chcę kończyć, już chcę mieć wszystkich odgadniętych. Już chcę, żeby to się skończyło. Say hello to my little friend. Turret time. Say hello to my little friends. To jest raczej Jessie. Tak mi się wydaje, że to jest Jessie. To może być Jessie. Może to nie jest Jessie. Tak, to jest Jessie. Co to za psychopatyczny śmiech? Jaka postać ma taki psychopatyczny śmiech? Ta. Penny. Penny się tak psychopatycznie śmieje. No tak, ona ma ten taki swój uśmieszek zadymiarski, co nie? Oż ja jeszcze ani jednego zadymiarza nie skusiłam? Szaleństwo. Sneaky time. Invisibility. See ya. Zadymiarz praktycznie, do tej pory, no nie, teraz jest Gale, ale był moim ulubionym zadymiarzem i go nie zgadłam.
Dobra, pierwsza skucha, ale siara. Co to jest? To jakiś robot. Nie! Jest Daryl? Ja bym powiedziała, że to 8-bitowiec, albo Tik, albo coś w tym stylu, ale że Daryl? No i dobra, teraz już będę wiedziała na przyszłość. Ile ich jeszcze? Fly like an eagle. My aim is true. My mind is clear. My mind is clear. To jest ten. Bo. To jest ten bo. Na 100%. Udało się. Okej, czyli miałam dwie skuchy, moi drodzy. Miałam dwie skuchy, ale ona nie odgadnęłam i kogoś jeszcze, kogo nie odgadnęłam. Daryla. Tak, więc no, trudno. Dobrze, moi kochani, lecimy z tematem. JJ-ka nie odgadła dwóch głosów Ultimate Ataków Zadymiarzy. No jestem mega ciekawy, jak mi pójdzie. Nie chciała mi zdradzić, czy łatwo, czy ciężko. No dobra, przekonajmy się sami. Startujemy, moi drodzy, lecimy. To jest Riko. Oczywiście, że Riko. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to przypadkiem nie jest 8-bitowiec, bo też coś podobne troszeczkę do laserków, ale moim zdaniem to jest Riko. Tak jest, po głosie łatwo rozpoznać. Pierwszy punkcik dla Farela. No zobaczymy, jak pójdzie dalej. O! Tego się nie da pomylić. Kto to pomylił, no to nie jest zadymiarzem. Niech się nie nazywa zadymiarzem. To jest Ultimate Attack Tary. Tego się nie da pomylić, kurczę. To jest bardzo specyficzny Ultimate Attack. Tak jest. Tara, bardzo fajna postać. Na Brawlu OP. Lubię bardzo nim grać. Okej. Jeszcze raz. To jest zimny oddech pana Gale'a. To jest zawierucha śnieżna pana Gale'a. On z tego swojego malutkiego odkurzaczyku wznieca zawieruchę, czy tam zawieje śnieżną. Trzy punkty. Na razie bez pomyłki. Nieźle. No. No oczywiście, że to jest moja ulubienica Nita, no. I psychopatyczny śmiech. I jeszcze ten ryk niedźwiedzia w tle. To jest Nitka normalnie. Na jak? Kolejny punkcik. Na razie bez pomyłki. No kurczę. Ej, powiem wam tak. Czekam cały czas na coś, co mnie zaskoczy. No myślałem, że będzie trudniej, a jest, kurczę, na razie easy. Bubble Trouble. Chew on this. Bibi. Konnichiwa. Konnichiwa. O, o. To jej guma balonowa się odbijała. Bardzo fajna postać, Bibi. Tak jest. To było też dosyć proste. Nie było trudne. To specyficznie bardzo, więc... To jest? No oczywiście, że pszczółka Maja B, ale przez chwilę... Podobny Ultimate Attack też ma Sandy, nie? Tak jak tą zawieruchę... Czego on zrobi? A, piaskiem sypie. Taką zawieję piaskową, czy tam zawieruchę piaskową, tornado piaskowe. Jak wznieca, to jest też taki troszeczkę podobny dźwięk. Albo mi się coś po prostu już w głowie myli. Lecimy dalej, na razie bez błędu, jest dobrze. Aaaa! Max! Powiem wam, że przez chwilę zgłupiałem, nie wiedziałem kompletnie, co to jest. Gdyby ona nie krzyknęła, no to tu raczej by było bez punkta. Ale jednak jest punkt. Trafiłem, że to jest Max. No tego też się nie da pomylić, jak Ultimate Tary, to jest oczywiście Jinek, który do tej pory się jeszcze nie nauczył mówić. Nie rozumiem, co on tam gada, nie? Ale Jin, bardzo fajna postać. Polecam grać duo Jin z Shelly. Ty przyciągasz, a Shelly nokautuje z ulta. Lecimy dalej, na razie bez błędu. Aha, to jest, czekaj. Turret time, a Turret, czyli Jessie, no. To jest Jessie, to dosyć proste. Przez chwilę myślałem, że to jest Penny, a to jest Jessie. Tak jest. Okej. A czekaj. Teraz jest Penny. Po kolei tak akurat poszło. Jessie, Penny, bo to... Ona rzucała Turetta, ten dźwięk rzucania Turetta to jest. Raczej kanona, bo ona strzela kanonem, nie Turetem. Dobra, także
Widzicie? Dwie prawie odpowiedzi miałem podczas jednego głosu. Jedna po drugiej akurat trafiłem. Nice. Dobra, zaskoczcie mnie czymś. Sneaky time. Invisibility. Invisibility, niewidzialność. Leon. Leon albo tutaj Sandy. Nie no, to jest dźwięk znikania Leona, 100%. Tak jest! No i najsik, kurczę. CD rolling. Hayden. Co to może być? Jakiś robot, to jest nie Serge. Nie kiełek? Jezus. Daryl, ja w ogóle zapomniałem, że on istnieje w tej grze. Ja tą postacią nie grałem, nie wiem. Pół roku nie grałem nią. I on w ogóle, Leon i Daryl przez tyle. Poczekajcie, dokończę za chwilkę. A, to jest Boo. Leon i Daryl nie mieli bardzo długo żadnego dźwięku. Dopiero dodali, więc od tamtej pory Darylem nie gram, więc nie mogłem kompletnie skojarzyć, że to jest jego dźwięk. No i pięknie. To jest Boom, to proste. Najsik. Czy coś jeszcze mnie czeka? No niestety nie, to był ostatni zadymiarz. Moi drodzy, nie chcę wam nic mówić, moi kochani, ale JJ-ka nie odgadnęła dwóch, ja jednego, czyli Farel dalej mistrzem świata w odgadywaniu zadymiarzy. JJ-ka, ho! Piąteczka. No niestety moja kochana, ale ja dalej jestem mistrzem świata w odgadywaniu zadymiarzy. Ale ja i tak jestem z siebie dumna, bo w ostatnim odcinku nie odgadłam 12, a teraz tylko dwóch. Tak? A ty, zadymiarzu, nie możesz poczekać chwilkę, a skończymy? Bo musisz od razu tutaj się już... Ciekawe, ile by Joycik odgadł zadymiarzy, nie? To wszystkich. A Iwunia, ile by odgadła? Też wszystkich mi się wydaje. Iwunia też chce tutaj dołączyć tak. Do teamu. Pieski nie mogą wytrzymać, że coś się dzieje w innym pokoju, jak są zamknięte drzwi, co nie? Także, moi drodzy, mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiacie łapeczki w górę. 10 tysięcy łapek, nagrywamy kolejny. Jeżeli was też interesuje oferta firmy SteelSeries i oczywiście te słuchawki Arctis One Wireless, no to link macie oczywiście w opisie. My z całego serduszka polecamy. Joystick, też polecasz? No, oczywiście. A teraz już się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Trzymajcie się!